Zastanawiasz się, czym jest efekt cieplarniany? Zobacz. Efekt cieplarniany to zjawisko podnoszenia temperatury planety wywoływane przez gazy cieplarniane obecne w atmosferze. Część promieniowania słonecznego jest odbijana przez atmosferę i powierzchnię Ziemi. Około połowa promieniowania słonecznego jest pochłaniana przez powierzchnię Ziemi i zamieniana w ciepło. Pod wpływem ciepła powierzchnia Ziemi emituje promieniowanie cieplne. Część promieniowania cieplnego trafia w przestrzeń kosmiczną, ale większość jest odbijana z powrotem przez warstwę gazów cieplarnianych. Efektem tego jest wzrost temperatury atmosfery przy powierzchni Ziemi. Efekt ten umożliwia utrzymanie na powierzchni planety oraz w dolnych warstwach atmosfery temperatury odpowiedniej dla istnienia życia. Gdyby nie było gazów cieplarnianych, Ziemia nie ogrzałaby się do panującej obecnie temperatury i jej powierzchnia byłaby pokryta lodem. Gazy cieplarniane i efekt cieplarniany są więc kluczowe dla klimatu Ziemi. Pewnie słyszałeś o postępujących zmianach klimatu i globalnym ociepleniu, przez które ekstremalne zjawiska pogodowe występują coraz częściej. Ale czy zastanawiałeś się, jaki masz na to wpływ? Zobacz. To między innymi przez działalność człowieka ilość gazów cieplarnianych w atmosferze znacznie się zwiększa, przez co zatrzymywana jest znaczna część ciepła, która powinna trafić w przestrzeń kosmiczną. Ciepło, które zostaje w atmosferze, dodatkowo podnosi temperaturę na Ziemi. Mówimy wtedy o zjawisku nasilonego efektu cieplarnianego, który odpowiada za globalne ocieplenie. Efekt cieplarniany bywa nazywany efektem szklarniowym, ponieważ warstwę gazów cieplarnianych można porównać do szyby w szklarni. Gdy szyba jest cienka, nadmiar ciepła może uciekać na zewnątrz. Gdy staje się grubsza, temperatura w środku szklarni wzrasta za mocno. Pamiętaj o zjawisku nasilonego efektu cieplarnianego na co dzień. Staraj się ograniczać emisję gazów cieplarnianych i swój ślad węglowy, między innymi ograniczając zużycie energii podczas wykonywania codziennych czynności. Zwracaj uwagę na ilość emisji, które powstają podczas produkcji towarów i żywności, które kupujesz. Tylko zmniejszając nasze emisje, możemy ograniczyć wzrost temperatury na Ziemi. Klimat tworzą ludzie.